Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj początek Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie to istna seria goli, która pozwoliła mu zasiąść na fotelu lidera najlepszego strzelca Ligi Hiszpańskiej. Niestety polski napastnik się zaciął, a z owej sytuacji korzysta Karim Benzema, który nieuchronnie goni lewego. Jak Francuz ośmiesza napastnika FC Barcelony? Dlaczego Hiszpanie chcą, aby to Robert Lewandowski wygrał rywalizację z Karimem Benzemą? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o ostatecznym końcu Leo Messiego w Paris Saint-Germain, dobrym występie Jakuba Kibiora z Chelsea oraz o Piotru Zielińskim, który niespodziewanie może przenieść się do Newcastle United. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy 3 pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Robert Lewandowski bez większych problemów sięgnie po koronę króla strzelców Ligi Hiszpańskiej. Choć Polak wciąż przewodzi w klasyfikacji, to według dziennikarzy najlepszy na koniec rozgrywek będzie ktoś inny. Przypomnijmy, że Lewandowski latem 2022 roku zamienił Bayern Monachium na FC Barcelonę. W tamtym okresie wielu dziennikarzy zadawało sobie pytanie, jak Lewandowski odnajdzie się w nowej lidze. Polski napastnik swoimi statystykami odpowiedział na wszelkie wątpliwości. W pierwszych 14 spotkaniach strzelił aż 13 goli i szybko zyskał dużą przewagę nad rywalami w wyścigu po koronę króla strzelców. Po Mistrzostwach Świata w Katarze, podczas których reprezentacja Polski dotarła do 1/8 finału, napastnik nie był już tak skuteczny. Ostatnie 14 ligowych potyczek to tylko 6 trafień Lewandowskiego. Oczywiście należy pamiętać, że 34-latek opuścił kilka meczów przez problemy zdrowotne, ale ewidentnie nie jest w tak wysokiej formie jak jeszcze kilka miesięcy temu. Dziennikarze wieszczą, że Polakowi nie uda się utrzymać pozycji lidera wśród strzelców La Liga. Największe szanse na zwycięstwo w tej klasyfikacji dają Karimowi Benzemie, który obecnie ma na koncie 17 bramek i traci tylko 2 do Roberta. Francuz w przeciwieństwie do lewego prezentuje się obecnie dużo lepiej niż przed mundialem. W ostatnich 14 meczach w lidze aż 12-krotnie umieszczał piłkę w siatce. Jak wyliczył dziennikarz Matthew Clark, kwiecień tego roku był jednym z najlepszych miesięcy w karierze dla Benzemy. W tym miesiącu zanotował aż 3 hat-triki, co stanowi aż 27% jego wszystkich hat-tricków w barwach Realu, do którego dołączył w 2009 roku. Do końca ligowych rozgrywek pozostało obu napastnikom 5 spotkań, a patrząc na formę strzelecką Karima Benzemy, który strzela jak na zawołanie, pokonanie Lewandowskiego nie powinno być większym problemem. Co ciekawe, hiszpańska prasa wcale nie kibicuje francuskiemu napastnikowi w drodze do pokonania polskiego napastnika. Dziennikarze twierdzą, że Benzema to zły człowiek. Specjaliści od wizerunku piłkarza zrobili swoje. Benzema został przedstawiony jako świetny piłkarz i przy tym niemal jako trybun ludowy. W mediach próżno szukać materiałów na tematy, którymi francuskie i światowe media opisywały jeszcze nie tak dawno. O ciemnych stronach życia Karima Benzemy. Benzema to zły człowiek. Lepiej dla wszystkich, aby na głównych stronach gazet pojawiał się Lewandowski. Przykładów dziwnych zachowań Benzemy nie brakuje. Francuz był zamieszany w szantażowanie kolegi z reprezentacji Francji, czy też wciąż utrzymuje kontakty ze światem przestępczym we Francji, odwiedzając jednego ze swoich znajomych w więzieniu. A według Was, Karim Benzema zdoła pokonać Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji najlepszego strzelca Ligi Hiszpańskiej? Dlaczego Waszym zdaniem licznik bramek lewego się zaciął? Zachęcam Was do wyrażenia opinii w komentarzach. Paris Saint-Germain mierzyło się w niedzielę z Lochią, z którym, co ciekawe, Paryżanie ponieśli porażkę na własnym boisku aż 3-1.
To spowodowało odwołanie przez klub zaplanowanych wcześniej 2 dni wolnego dla drużyny. Piłkarze mieli normalnie stawić się w poniedziałek na treningu. Messi zignorował jednak tę informację i udał się wraz z rodziną do Arabii Saudyjskiej. Samowola gwiazdora doprowadziła władze Paris Saint-Germain do szału. L'Équipe pisało też o niezadowoleniu wśród innych zawodników. Francuskie media podawały, że klub zamierza ukarać Messiego finansowo, ale zastanawia się, jak to zrobić, aby nie storpedować trwających rozmów na temat nowego kontraktu. Ostatecznie szefostwo mistrzów Francji postanowiło potraktować Argentyńczyka bez litości. Według RMC Sport piłkarz został zawieszony przez klub na 2 tygodnie ze skutkiem natychmiastowym. Tak tą sytuację komentują tamtejsi dziennikarze. Klub rozważył wszystkie opcje i wszczął standardową procedurę dyscyplinarną po nieuzasadnionej nieobecności pracownika, czyli piłkarza. Nie będzie w tej sprawie dalszych komentarzy. Śmiało możemy z tej sytuacji wywnioskować, że Argentyńczyk olał właścicieli Paris Saint-Germain. Czy Messiemu nie zależy już na dobrych relacjach z szefostwem francuskiego klubu? Wszystko na to wskazuje. Zapewne w związku z jego potencjalnym odejściem w letnim okienku transferowym pozwala sobie na zachowania, które nie powinny mieć miejsca. Odejście Messiego jest już przesądzone, o czym przekonuje jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w świecie futbolu, Fabrizio Romano. Kluczowa w tym aspekcie okazała się rozmowa ojca Messiego z władzami PSG. Ostatnie zachowanie Messiego oraz plotki dotyczące jego odejścia wzbudziły ogromne oburzenie wśród kibiców paryskiej drużyny, którzy zebrali się pod obiektem Paris Saint-Germain i obrażali Argentyńczyka w formie protestu. A wy, co sądzicie o zachowaniu Leo Messiego wobec Paris Saint-Germain? Dajcie znać w komentarzach. We wtorek Arsenal podjął na własnym stadionie Chelsea. Kanonierzy odnieśli pewne zwycięstwo aż 3-1. Co ciekawe, w pierwszym składzie wyszedł Jakub Kiwior, który zastąpił Roba Holdinga i podołał trudnemu zadaniu w derbach. Po końcowym gwizdku 11-krotny reprezentant Polski zebrał dobre recenzje. Kadrowicz zaimponował swojemu menadżerowi Arsenalu. Arteta skomentował jego występ na pomeczowej konferencji prasowej. Bardzo lubię Kiwiora, dlatego podpisaliśmy z nim kontrakt. Jest coraz lepszy i stabilniejszy. W tym wieku ma potencjał, by być wielki. Miał zadanie zmierzyć się z silnymi piłkarzami i myślę, że spisał się naprawdę dobrze. Co ciekawe, portal SofaScore ocenił występ Kiwiora na 7. Polski obrońca rozegrał cały mecz, w trakcie którego zanotował 3 przechwyty, wykonał 1 ślizg, 4-krotnie wybił piłkę oraz raz zablokował strzał. Jeśli chodzi o pojedynki, to wygrał jeden z jednego stoczonych. Gorzej było w powietrzu, bowiem Kiwior na 5 takich pojedynków jedynie raz zdołał go wygrać. Piotr Zieliński od 2016 roku reprezentuje barwy Napoli. Polak jest kluczową postacią drużyny z Neapolu i od lat pokazuje się z bardzo dobrej strony na włoskich boiskach. Wszyscy zdają sobie sprawę z jakości, którą posiada reprezentant Polski i można spokojnie powiedzieć, że taki piłkarz jak Zieliński poradziłby sobie w każdej drużynie i w każdej lidze. Wielu szczególnie polskich kibiców liczyło na to, że będziemy mogli jeszcze oglądać Zielińskiego w barwach topowej drużyny, albo chociażby drużyny z Premier League. Temat ten właśnie się pojawił w 2016 roku, kiedy Zieliński mógł wybierać pomiędzy Napoli a Liverpoolem. Wybrał Neapol, jednak aktualnie jego przyszłość nie jest rozstrzygnięta i są duże szanse na opóźniony transfer do Premier League. Nie chodzi tutaj już jednak o Liverpool, a o Newcastle United, które bardzo uważnie śledzi sytuację Polaka i są chętni zakontraktować go na nowy sezon. Jak dowiedział się włoski dziennik El Matino, Newcastle United coraz bardziej interesuje się Piotrem Zielińskim, którego przyszłość nie jest pewna. Aktualna umowa środkowego pomocnika z Napoli wygasa już 30 czerwca 2024 roku. Jeśli kontrakt nie zostanie przedłużony, to 80-krotny reprezentant Polski latem najprawdopodobniej odejdzie z drużyny Azzurich. Co prawda pomiędzy stronami są prowadzone rozmowy na temat nowej umowy, jednak nie osiągnięto jeszcze porozumienia. Wiadomo, że jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, to władze klubu będą chciały sprzedać Zielińskiego już tego lata. Co ciekawe, Polak był blisko odejścia już rok temu. Właśnie wtedy stanowczo wstawił się jednak za nim Spalletti i ostatecznie piłkarz pozostał w klubie.
Teraz to on rozdaje karty, a na brak zainteresowania nie narzeka. Dlatego jego gra w Premier League wydaje się być bardzo prawdopodobna i byłby to bardzo ciekawy ruch. Zieliński dałby się poznać na angielskich boiskach i może zostałby tam jeszcze bardziej doceniony. A wy co sądzicie na temat takiego transferu? Dajcie znać w komentarzach, czy widzielibyście Zielińskiego w Newcastle United. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!